Witajcie na kanale wideotesty.pl. Zapraszam Was dziś na recenzję urządzenia. Jest to depilator od firmy Braun Silk Appeal 7 Skin Spa Beauty Edition. W zestawie oprócz samego depilatora mamy szczoteczkę do oczyszczania twarzy, końcówkę, szczotkę do peelingu ciała, szczoteczkę do czyszczenia, etui oraz ładowarkę. Zaczniemy od depilatora. Ma on dwustopniową regulację prędkości, światełko Smart Light, które jest bardzo pomocne przy depilacji, ponieważ widać dzięki niemu każde, nawet najmniejsze włoski. Ruchoma głowica, która masuje nam skórę, dzięki czemu depilacja jest delikatniejsza. Depilator ten ma 40 par pęset usuwających włoski już o długości ziarenka piasku, to jest około pół milimetra. Wszystko tutaj nam się oczywiście demontuje do oczyszczenia. O, możemy sobie zdjąć tą nakładkę, zdjąć tutaj też oczywiście przyciskiem całą końcówkę, żeby to umyć nawet pod bieżącą wodą. Włączymy depilator. Myślę, jest on dość głośny, ale jak każdy depilator. I teraz, żeby sobie zmienić końcóweczkę, jak już pokazywałam, wystarczy przycisnąć ten przycisk i zakładamy szczotkę. Szczotka ma plastikową nakładkę na włosie. Służy ona do peelingu przede wszystkim stóp, łokci, kolan, ale możemy jej używać na całym ciele. I bardzo mnie ona pozytywnie zaskoczyła, ponieważ naprawdę widać, że ona ten peeling wykonuje. Złuszcza martwy naskórek i to widać gołym okiem. Oprócz, jak już mówiłam, depilatora mamy w zestawie szczoteczkę do oczyszczania twarzy. Ma ruchomą tutaj końcówkę, którą też możemy wyjąć. Co 3 miesiące powinno się wymienić tą samą szczoteczkę na nową. I również mamy dwustopniową regulację prędkości. Są dwa przyciski, włącznik i pod spodem regulacja prędkości. Tutaj również końcówkę możemy sobie zdjąć, również co jakiś czas ją się wymienia na nową. Bardzo fajne jest to, że każdy element można właśnie bez użycia siły rozmontować, umyć pod bieżącą wodą, bo nie wspominałam jeszcze o tym, ale depilatora można używać nawet siedząc w wannie, jeżeli nie jest on oczywiście podpięty do ładowarki. Tutaj mamy... Tutaj podłączamy wtyczkę do ładowarki i on się ładuje około 1 godziny z gniazdka elektrycznego i można go używać później przez nieprzerwanie 40 minut. I tak jak już mówiłam, w wannie pod prysznicem, dzięki czemu ta depilacja jest naprawdę mniej bolesna. Wszystko możemy sobie zapakować w takie oto etui, które mamy w zestawie, ze ściągającym sznureczkiem, dzięki czemu ten karton można zutylizować, nie zajmuje nam ten depilator wcale dużo miejsca. Niestety jego koszt jest dość duży, bo kosztuie niecałe 800 zł, to jest jego sugerowana cena detaliczna. No, w porównaniu do depilatora, który już mieliśmy okazję Wam prezentować ponad rok temu, jest troszkę duża ta cena, a niestety trochę uboższe również wyposażenie, ponieważ ten poprzedni depilator miał również nakładki golące, nakładki przycinające włosy. Ten niestety ma tylko depilującą oraz szczotkę peelingującą.
Więc moim zdaniem niestety jego cena jest troszkę za duża. Wykonanie jeszcze tego depilatora to już widać na pierwszy rzut oka, że jest bardzo porządnie wykonany. Ma fajną taką błyszczącą tutaj z brokatem powierzchnię. Tutaj mamy, no chyba raczej wszystko jest z plastiku, ale bardzo fajnie się to trzyma w dłoni. Nic się nie ślizga. Więcej szczegółów oraz zdjęć tego depilatora znajdziecie na stronie videotesty.pl, na którą już teraz gorąco Was zapraszam. Link znajdziecie w opisie tego filmu, a ja Was pozdrawiam i do usłyszenia.